Walka o tytuły tag teamowe pomiędzy Bloodline a Street Profits, pierwsza obrona złota Stanów Zjednoczonych przez LA Knighta, Grayson Waller Effect z Cody Rhodesem i wiele więcej. Właśnie tym był reklamowany ostatni odcinek WWE SmackDown równo tydzień przed galą Bash in Berlin. Za tydzień i tygodniówka i show odbędą się u nas za granicą, a na dany moment można śmiało powiedzieć, że zapowiada się naprawdę kawał świetnego show. Wracając jednak do SmackDown, to prawda jest taka, że nadchodząca gala pay-per-view została podbudowana już na tyle, że trudno tak naprawdę na tygodniówkach coś więcej wykombinować. Pomimo tego dostaliśmy kawał dobrego show, z ciekawym wrestlingiem, z ciekawym storytellingiem, szczególnie po stronie nikogo innego jak Kevina Owensa. Oczywiście jak zawsze przypominam, że jest to tylko moje zdanie, z którym wy zgadzać się wcale nie musicie, w sumie nawet lepiej, ponieważ im więcej opinii, tym ciekawsze dyskusje, do której serdecznie zapraszam w komentarzach poniżej. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, oto plusy i minusy WWE SmackDown z 23 sierpnia 2024 roku. Neutral Grayson Waller Effect. Niebieski show rozpoczynamy od zapowiadanego segmentu z udziałem Graysona Wallera, Austina Theoriego i oczywiście samego mistrza WWE Cody'ego Rhodesa. I chyba śmiało można powiedzieć, że takie segmenty, a raczej taka struktura segmentów robi się w przypadku Cody'ego już monotonna. Ktoś nie daje mu powiedzieć o tym, że jest on synem swojego ojca, który ma syna, ktoś śmieje się z jego sytuacji pomimo tego, że przecież jest on mistrzem WWE i dostajemy zapowiedź walki w dalszej części show. Na wielki plus pomimo tego wychodzi tutaj przypomnienie wszystkim prawdziwego oblicza Kevina Owensa, gdzie dostaliśmy filmik ze wszystkimi jego zdradami. Plus przypomnienie o jednym z najlepszych segmentów w historii Raw, czyli Festival of Friendship z Chrisem Jericho. Na tym polega cała podbudowa ich walki na Bash in Berlin. Czy Owens zdradzi Cody'ego, czy nie? O tym powiem sobie jeszcze pod koniec. Dostajemy oczywiście samego Kevina Owensa, który bawi się w Deadpoola i łamie wszystkie czwarte ściany, jeśli chodzi o kayfabe w świecie wrestlingu. Dostajemy lekkie mordobicie i zapowiedź walki typu Can They Coexist, czyli coś, co powiedzieliśmy dosłownie w ostatnim odcinku. Typowy segment, strasznie typowy segment i po prostu na plus tutaj sam Kevin, którego teraz niesamowicie przyjemnie się ogląda. Nie było tutaj absolutnie nic złego, nie zrozumcie mnie źle, jednak ta monotonia tego typu segmentów, no da się już ją trochę odczuć. Notatko Donera, sytuacja Legado del Fantasma. Postanowiłem, że będziemy sobie raz na jedną tygodniówkę wybierać temat do dyskusji w komentarzach, ponieważ chciałbym poznać wasze opinie na pewne tematy, powiedzmy mniej znaczące tematy. W tym przypadku trzeba powiedzieć sobie o Legado del Fantasma, gdzie to Angel, Berto i Elektra zachowali się, no bądźmy szczerzy, głupio. Zaatakowali oni Knighta przed walką, obili go dość mocno, jednak zachowują się jakby byli w szoku, że sędzia ich wyrzuciła. Tak samo zresztą też było w przypadku Elektry, rzuciła się ona w twarz pani sędzi i wielkie zaskoczenie, że zostaje wyrzucona. No i ten Escobar, który również wielce rozpacza nad całą sytuacją. Czy to ich nie osłabia jako stajni, pokazując głupotę, jak i też brak wiary w samego siebie ze strony Escobara? Nie lepiej byłoby, gdyby Angel i Berto obili Knighta, sędzia ich wyrzuciła, a oni po prostu zadowoleni odchodzą i tyle. To pokazałoby ich znacznie lepszej strony, w lepszym świetle, bo zrobili swoje zadanie, zostali z tego powodu wyrzuceni i tyle. I to jeszcze rzucanie się do nich ze strony Escobara po walce, że niby bez nich nie dał rady wygrać. Przecież to niesamowicie osłabia go jako solowego zawodnika. Rozumiem, że są to ci pochilowie, ale też tego podkreślać aż tak nie trzeba. Nie wiem sam, co o tym wszystkim myśleć, mi to trochę przeszkadzało, dlatego chętnie poznam waszą opinię w komentarzach poniżej. Plus LA Knight kontra Santos Escobar. Przejdźmy do samej walki o tytuł Stanów Zjednoczonych i jak można było się spodziewać, Escobar i Knight po prostu dobrze się zgrali i dali około 10 minut przyjemnego wrestlingu. Nic wielce wysokich lotów, 5 stara tutaj nie będzie, jednak tytuł jest broniony, jest tutaj historia pomiędzy nimi, jest Knight niesamowicie over, co pokazuje reakcję na jego wejście, więc tak naprawdę co tutaj można byłoby zrobić lepiej? Escobar pomimo tych problemów, o których wspomniałem, zaprezentował się tutaj dobrze, szczególnie że fajnie opowiedzieli historię o tym, że oni już ze sobą walczyli, więc mają w swoich rękawach kontry na niektóre akcje swojego przeciwnika. Ostatecznie The Knight złota stracić przecież nie powinien i dostajemy typową, dobrze rozegraną pierwszą obronę złota mistrzowskiego. Dodatkowo publiczność tutaj była widać, że wczuła się w to wszystko, wspierając faworyta i oczywiście karcąc na każdym kroku pitnego Escobara. Fajnie jest wreszcie widzieć tytuł Stanów Zjednoczonych na tygodniówce, fajnie, że złoto jest bronione i to w całkiem logicznym storyline'ie. A jak się zresztą okazuje, jeśli chodzi o tą tygodniówkę, to nie wszystko. Plus Six Women Tag Team Match. WWE chwilę przed tym show zapowiedział, że na Bash in Berlin dostaniemy walkę tag teamową pomiędzy Unholy Union i Jade Cargill i Bianco Belair o tytuły tag teamowe kobiet. Osobiście nie podoba mi się to aż tak, wolałbym złoto kobiet, żeby było tam bronione, czy midcardowe mężczyzn, ale no co zrobisz. Teraz jednak mamy do tego zestawienia dodanych jeszcze Naomi i Blair Davenport i boom, Six Women Tag Team Match. I od razu trzeba powiedzieć, że to było niesamowicie przyjemne zaskoczenie. Chwilę paniom zajęło, aby się rozkręcić,
wrócić, ale kiedy to zrobiły, dostaliśmy naprawdę szybką i całkiem dobrze zbudowaną nawalankę, gdzie to zresztą publiczność ponownie łykała absolutnie każdą akcję. Ostatnie 2-3 minuty to był naprawdę dobry wrestling w wykonaniu pań i ponownie, dajemy więcej czasu płci pięknej i udowodniają one, że mogą dać świetne show. Hunter, kiedy ty to wreszcie zrozumiesz? Jedyna rzecz, która mogła tutaj przeszkadzać w tej walce, to komentatorzy. Rozumiem star power Jade Cargill, ale przy każdej akcji Graves i Barrett na komentatorce się drą, że właśnie ona zmienia oblicze kobiecego wrestlingu. Tak, tak właśnie się drą po tym, jak wykonała ona zwykły clothesline czy najprostszy powerbomb. Może aż tak nie przesadzajmy z tym, co? Jest szansa, że na Bash dostaniemy również dobre show i mam szczerą nadzieję, że tak właśnie i będzie. Czy Bianca i Jade odzyskają swoje tytuły? Co też ciekawe, to nie uczestniczki walki na pay-per-view zakończyły to starcie, ponieważ to Naomi przypięła Blair na samym końcu. Szkoda jej trochę, ale no ponownie, dość ciekawy wybór, ponieważ WWE spokojnie mogło tutaj pójść w chwilowy boost jednych czy drugich chwilę przed walką o tytuły. A po więcej wszystkiego, co związane z wrestlingiem, serdecznie zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Was to zupełnie nic nie kosztuje, to tylko jeden przycisk, a dla nas jest to naprawdę wielka motywacja. Dziękuję Wam bardzo. Plus US Title Open Challenge. Powiedzieliśmy sobie, że to nie koniec promocji Złota US, ponieważ w segmencie na zapleczu LA Knight zapowiedział Open Challenge. I muszę coś sprostować. Na moment pisania tego filmu mamy wielce rozbieżne informacje. Jedni piszą, że chodzi o walkę na SmackDown za tydzień, drudzy piszą, że chodzi o Bash in Berlin. Choć post Knighta może wskazywać na tygodniówkę SmackDown, to nadal ciężko powiedzieć. Mam wrażenie, że WWE samo się jeszcze nie zdecydowało. W momencie, w którym oglądacie ten film, prawdopodobnie sytuacja została już wyjaśniona, ale musiałem to podkreślić. Tak czy inaczej, Open Challenge przed europejską publicznością bez czystego teasowania, kto to może być. Mogą dać nam naprawdę wspaniały moment. Wiele osób wskazuje palcem na Phenomenal One AJ Styles, znając ich wspólną historię. Wiele osób wskazuje palcem na Giovanni Vinci, który dostaje promocję swojego powrotu już od kilku tygodniówek. Co też ciekawe, wiele osób chce, aby był to Joe Hendry. Jednak problem polega na tym, że w niedzielę na NXT No Mercy walczy on o tytuł NXT i to w Stanach Zjednoczonych. Kto to będzie? Ciężko powiedzieć. Jednak nie zmienia to faktu, że zapowiada się naprawdę fajny moment i ponownie, złoto midcardowe żyje i pracuje na polepszenie jakości tygodniówki. A przecież to jest najważniejsze, tego nam brakowało za czasów Logana Paula. Plus sytuacja Bloodline. Przyszedł czas porozmawiać o tym, co dzieje się w drugiej najważniejszej kwestii, jeśli chodzi o SmackDown, czyli nowy Bloodline. Dostajemy walkę tag-teamową z udziałem Street Profits i oczywiście Tama Tongą i Tanga Loa. Jacob Fatu oddał swoje złoto tag-teamowe dlatego, że Solo stawia go na pozycji Enforcera, czyli pozycji, na której był Solo obok Romana Reignsa. Co ciekawe, na początku było widać, że Jacobowi się chyba nie podoba to, że musi złoto oddać. Tak czy inaczej, wracając do walki tag-teamowej, to pomimo wszystkiego, pomimo tego śmiania się w świecie z Tanga Loa, dostaliśmy dobrą walkę. Nie było to tak dobre jak tydzień temu Street Profits kontra DIY, ale nadal było co tutaj oglądać. Fajnie jest znowu zobaczyć Streetsów w ich starej postaci, zanim Lashley i Final Testament wyciągnęli z nich całą duszę i od razu człowiek przypomina sobie, dlaczego jest to tak lubiany tag team. Problemem tutaj oczywiście było to, że Bloodline złota stracić teraz nie może, aby jeszcze bardziej nie osłabić ich pozycji. Dobra walka jednak bez fajerwerków i niestety ze znanym jednak logicznym finiszem. Po walce jednak jak na Bloodline przystało, mamy atak na Streetsów i pojawienie się co ciekawe DIY. Wiele osób liczyło na Romana Reignsa, ale no niestety mamy Ciampę i Gargano. Romana nie zobaczymy zapewne przez jakiś czas, to jest chyba nawet teraz pewne, więc walki tag teamowe pomiędzy tymi trzema zespołami będą czymś, co Bloodline przeciągnie przez następne tygodnie. Dobry pomysł, damy trochę życia dywizji tag team. Nie tak prawda jest taka, że Bloodline nie powinno było w ogóle tych tytułów ruszać. DIY kontra Street Profits tydzień temu powinno było być złoto i tak dalej, ale już tego nie zmienimy, jedyne co to możemy ponarzekać. A więc podsumowując, mamy dobrą walkę, mamy zapowiedź Solo, że chcą ponownie pójść na Cody'ego Rhodesa, co ciekawe, mamy nową pozycję Jacoba Fatu, mamy program na przeciągnięcie czasu. Wygląda to przyjemnie i zobaczymy, ile czasu znowu będziemy czekać na powrót Romana Reignsa. Plus Tag Team Main Event. No i przechodzimy do walki wieczoru, gdzie to Kevin Owens i Cody Rhodes walczyli z Austinem Theorym i Graysonem Wallerem. Oczywiście nie chodziło tutaj w ogóle o wrestling czy o to, kto wygra, bo to było pewne. Chodziło o dalszą podbudowę możliwego turnu Owensa na Cody'im, co było teasowane wiele razy. W segmencie na początku show Owens niechcący uderzył Cody'ego, w segmencie na zapleczu zapewniał, że ej, ja już nie jestem tą samą osobą, a i podczas walki było też kilka momentów, gdzie dało się wyczuć napięcie. I właśnie o to tutaj i chodziło, jednak pomimo tego sama akcja w ringu również była przyjemna. Austin
Finn i Waller to nadal dwójka świetnych wrestlerów, pomimo tego, że w ostatnim czasie są po prostu chłopcami do bicia. Tutaj stanęli przeciwko dwóm poster bojom WWE i wyglądali przy tym naprawdę fajnie. Walka opierała się, jak wspomniałem, na teaserach, jak hot tag przerwany przez Owensa, aby odgonić Theoriego poza ringiem, co oczywiście postawiło Cody'ego w bardzo złej sytuacji. Czy kolejna praca pod kolejny hot tag, który wyglądał idealnie na zabranie ręki przez Owensa i powiedzmy odejście od ringu? Tutaj federacja wiedziała, co robi i publiczność przyjemnie odbierała każdy taki moment. Największy wydarzył się, co ciekawe, po walce, gdzie to Owens wziął tytuł w sposób, jakby chciał Cody'ego uderzyć, jednak ostatecznie tytuł mu po prostu podał. Publiczność przez ten dosłownie ułamek sekundy po prostu eksplodowała, ale nie tym razem. I tak, WWE to wszystko teasuje bardzo mocno i taki tur na Owensa wydaje się zbyt oczywisty, ale no, ja mam pytanie, czy właśnie o tą oczywistość nie chodzi w przypadku Owensa? Wszyscy wiemy, że zdradza on prawie każdego swojego tag team partnera, to jego najlepsza odsłona, powiedzmy, i pewnie tutaj będzie to samo, więc pytanie nie brzmi czy, tylko po prostu kiedy. Czy wydarzy się to za tydzień na SmackDown, czy może na Bash in Berlin, czy może dopiero w przypadku ich potencjalnej drugiej walki. To i jest kwintesencja tego programu i najlepsze jest to, że mamy teasowany heel turnu na twarzy WWE i wszyscy tego chcemy. Wszyscy tego chcemy, bo wiemy, że Owens w tej postaci to po prostu potwór i szczerze, po latach bycia face'em, po latach walki z Bloodline, czas na powrót Prizefightera. Podsumowując, ostatni odcinek WWE SmackDown to po prostu dobre show bez wielkich momentów, bez czegoś, co zmieniłoby oblicze tygodniówki. Dwie przyjemne walki tag teamowe, kobiety pokazały, na co je stać, tytuł US wreszcie robi to, co powinien, no i teasowanie powrotu najlepszej wersji Kevina Owensa. Nie było nic złego w tym show, od początku do końca przyjemny poziom dobrego widowiska. Pomimo jednak wszystkiego, nie jest to show, które trzeba sobie wielce nadrobić czy coś takiego. Jeśli ktoś chce obejrzeć trochę przyjemnego wrestlingu, to jak najbardziej, a tak, to tylko już czekanie na nadchodzące Bash in Berlin. Jak zawsze przypominam, że jest to tylko moje zdanie i zgadzać się z nim wcale nie musi, dlatego bardzo chętnie poznam wasze zdanie w komentarzach poniżej. A więc, jak oceniacie ostatni odcinek SmackDown w skali od 1 do 10? Która walka czy który segment spodobał wam się najbardziej? No i ogólnie, co myślicie o sytuacji Legado del Fantasma przed walką o Złote US? No i kogo chcielibyście zobaczyć w Open Challenge o Złoto US już za tydzień? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach, jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na te wszystkie tematy. Jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu naszego projektu. Jestem wam naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.